pana Pawła Piekarczyka i pana Leszka Czajkowskiego gromkimi brawami. Życzę niezapomnianych wrażeń. Ja tylko przypomnę, że celem publicystyki nie jest przekazywanie treści, ale kształtowanie opinii publicznej. Mam nadzieję, że nasza publiczność ma już opinię odpowiednio ukształtowaną. Niezapomnianych wrażeń życzę. Dobry wieczór państwu. Jeśli chodzi o uprawianie muzyki we Włodawie, to w 1982 roku dotarła do mnie taka kaseta, na której był zapis tego, jak we Włodawie, tam kawałek pewnie pod miastem, się uprawia muzykę. Chodziło o to, co śpiewali internowani, bo udało się to przemycić, potem wydać. I jakoś tak mi zostało. Teraz zaśpiewamy o Marszu Pokoleń. Bo to jakoś tak jest, że działacze Solidarności to dzieci tych, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi, dzieci Armii Krajowej, dzieci żołnierzy II wojny światowej. Ci byli dziećmi legionistów i żołnierzy roku 20. Ci byli wnukami powstańców styczniowych i tak można dociągnąć choćby do Cedyni. Komunizmu. Świat przed Związkiem Sowieckim drżał, lecz im nie straszny był Stalin, umieli być mocniejsi od skał, gdy w więzieniach konali. O półwieczu ogniero mogliśmy oczy wznieść. Cześć i chwała bohaterom, bohaterom chwała i cześć. Zapisem tego programu są dedykowane dwóm
bardzo ważnym, pamięci dwóch bardzo ważnych dla nas osób. Pani świętej pamięci pani Anny Walentynowicz i świętej pamięci panu senatorowi Zbigniewowi Romaszewskiemu. Senator Romaszewski mówił, że na pytanie, ile nas kosztował stan wojenny, podał taki przykład, że 11 i 12 grudnia 1981 roku mieliśmy 20 stopień zasilania. Sieć była obciążona do granic wytrzymałości. Od 13 grudnia do mniej więcej czerwca mieliśmy 5 stopień zasilania. To znaczy, że nie działał żaden przemysł, nie było żadnej kolei. Praktycznie wszystko stało. To jest jeden z aspektów tego, ile nas kosztował stan wojenny. Często zdradzano nas o świcie, historia nie jest sprawiedliwa. Przeto nie mamy tylu zwycięstw, aby któregoś się pozbywać. Na polskich drogach życie mija, a wielu z nas po prostu nie wie, jak dziś ocenić dziejów wiraż z numerem 89. A ja pamiętam tamtą radość, której tak długo było brak. Kto z nas był wtedy tego świadom, że sprawy muszą pójść nie tak? A ja pamiętam szał wygrany, kiedy czerwony pękał mur i mieliśmy wspaniałe plany, bo naród czekał dobrej zmiany, nie tej, co dał okrągły stół. Wiem, że dla wielu to przekleństwo, dla mnie to jednak jest zwycięstwo. A może by rozsądniej było pomimo jednostkowych cierpień, gdyby się nieco krwią zwilżyło kamień węgielny trzeciej RP zamiast układu z wiecznym wrogiem, z ludźmi moskiewskiej agentury. Lepszy był może ostry ogień niż czubieliczne mocne sznury. Może zabrakło rewolucji, co złe wypar większe zło. Nie dokonano egzekucji, tych zaciągnęli daj na dno i popełniono wielkie błędy, których niesprawiedliwość wini. Ja jednak mieć w pamięci będę twarze promiennie uśmiechnięte po 4 czerwca. Lat młodszy i go nie strzykało tam, gdzie go dzisiaj strzyka.
O. Jestem od kilku lat rencistą, czas coraz szybciej mi umyka. Perelowska rzeczywistość ma kształt kolejki do rzeźnika, sznur szarych ludzi na ulicy, tłoczą się wszystkie pokolenia, a ja pamiętam, jak w Auschwitzu stałem w kolejce do strzyżenia. A ja pamiętam, jak w Auschwitzu stałem w kolejce do strzyżenia. Niełatwo wiązać koniec z końcem, syn w instytucie, wnuki w szkole. Jakie to upokarzające, pod murem czekać na swą kolej. Kryzys to niewesoła sprawa, dopiero przyszedł nawrót zimy. Podobno była dziś dostawa, jak sklep otworzą, zobaczymy. Podobno była dziś dostawa, jak sklep otworzą, zobaczymy. Patrzę, jak w życia paranoi mija nas tłum przechodniów wartki, a tu kilkaset osób stoi po szynkę, która jest na kartki, i liczą w głos, ile zapłacą, czy starczy też na boczek świński. Czasem do gardeł sobie skaczą, jak dzikie bestie w cyrku rzymskim. Czasem do gardeł sobie skaczą, jak dzikie bestie w cyrku rzymskim. Tak, człowiek sam się odczłowiecza, gdy rośnie w nim adrenalina. A telewizja o tych rzeczach gada, że spekulantów wina. Ja wiem, kto bardziej winien tutaj, znam komunistów od zarania. Mojego brata za Bieruta zabili podczas przesłuchania. Mojego brata za Bieruta zabili podczas przesłuchania. Cóż, na każdego przyjdzie pora i w boski plan nie wnikać lepiej. Zresztą nie dalej jak przedwczoraj ktoś umarł pod tym samym sklepem. Perelowska rzeczywistość ma kształt kolejki do rzeźnika. Stoję złorzecząc komunistom, czas coraz szybciej mi umyka. Stoję złorzecząc komunistom, czas coraz szybciej mi umyka. Ludzie najczęściej nie są aniołami. Jeżeli jest z nami ksiądz, to myślę, że to potwierdzi, że ludzie nie są aniołami, ale to, co wiadomo na pewno, to, że wszystkie dobre rzeczy, które dzieją się na świecie, dzieją się robione właśnie przez tych ludzi, którzy nie są aniołami. Ale są takie zdarzenia, osoby, chwile czy okoliczności, które jak ludzie koło nich staną, to jakoś podobają, pomagają z tych ludzi anielskość wydobyć. A w Gdańsku, zanim nadszedł rok 80, był jeszcze rok 70, słynny z bardzo ważnych i tragicznych wydarzeń. Przemiana. Przemiana. Urodziłem się w Gdańsku gomułkową porą, ojciec robił w stoczni, było nas pięcioro. Miałem ładną siostrę i silnego brata, marzyliśmy o podróżach do lepszego świata. Grudniowego dnia ojciec nie wrócił do domu, pamiętam śnieg i mróz i pogrzeb pokryjomu. Odkąd ojca zabrakło, działo nam się gorzej, uciekałem ze szkoły, patrzyłem na morze. Matka jak to matka, cierpliwość miała do nas, lecz ja się wstydziłem, że taka pomarszczona. Potem brat miał do Niemiec, siostra wyszła za mąż i do teściów poszła. Ja zostałem z mamą.
budowę. Odroczenie wojska załatwił mi wujek, o którym mówiono, że ludzi przesłuchuje. Budowałem drugą Polskę pełen fascynacji, chociaż nie wstąpiłem do organizacji. Wesoło było nocą w hotelu robotniczym, laszek wina i dziewczyn nikt by nie policzył. I nie czułem, że mi czas bez sensu ucieka, starość nierealna była, bo daleka. Zarabiałem nieźle i żyłem z dnia na dzień, o Bogu, prawdę mówiąc, nie myślałem w zasadzie. Wybrano papieżem, poszedłem na spotkanie i poczułem, że wierzę. Nie wiem, co się stało, że mi serce drgnęło, ale podejrzewam, że to jego dzieło. Może to naiwne, nie jestem wykształcony, ale ten święty człowiek poruszał miliony. Modliły się z nim wspólnie wszystkie pokolenia i wielu doświadczyło łaski nawrócenia. On mnie tak jak ojciec do siebie przygarnął, dzięki niemu przecież powstała Solidarność. A gdy po 27 latach umarł, płakałem jak dziecko w nieskończonych tłumach. Wybór papieża 1978 rok, jego przyjazd do Polski 1979. A teraz przypomnijmy bardzo istotne wydarzenie z czasów karnawału Solidarności. Chodzi nam o słynne posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, które miało miejsce w czasie pierwszego zjazdu Solidarności w Gdańsku we wrześniu 1981 roku. Posłanie to wzbudziło wściekłość w krajach ościennych, w NRD, w Czechosłowacji, ale największą złość wzbudziło w Moskwie. I tę reakcję moskiewską Breżniewa i jego współtowarzysza opiszemy w tej piosence, ale na początek krótki, ale pełny tekst oryginalny posłania. Poproszę dużo echa, dopóki nie zaczniemy grać na gitarę. Delegaci zebrani w Gdańsku na zjeździe delegatów NSZZ Solidarność przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną 10-milionową organizacją pracowników powstałą w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli spotkać się celem wymiany związkowych doświadczeń. Choć topi mu się w głowie plastik, Breżniew przytomny jest nad podziw i wzrokiem złym spod brwi krzaczastych po wytłuszczonych buchwach chodzi. Właśnie otrzymał tajny raport, że w polskim Gdańsku na wybrzeżu trwa zjazd krajowy delegatów, gdzie Solidarność zęby szczerzy. Paliaki robią prowokacje, do ludzi pracy ślą posłanie, by wciągnąć w grę Czechosłowację, Bułgarię, Węgry i Albanię. Chcą zniszczyć Moskwy dominację. Wicher historii bije w sztandary, brzmienia nad Wisłą refren stary. Europa, która się jest na wschodzie, Panowie z Ruskimi nie po drodze, Panowie z Ruskimi nie po drodze.
wykrzywia twarz, bo przecież poirytował go jest taki, więc klnie i papieżyska gniecie. Ja nienawidzę was, pajaki, klnie skutkują połajanki, w PZPR polecą głowy. Ale z Kabulu cofać tanki, to byłby absurd finansowy. Niech Jaruzelski, nasza kukła, znajdzie skuteczne panaceum, bo jeśli nie warszawski układ, to Lenin stanie z mauzoleum i się rozmnożą polskie truchła. Wicher historii nie sztandary, nie brzmi na Wisłą refren stary. Europa, która się zna na wschodzie, tobie z ruskimi nie po drodze, tobie z ruskimi nie po drodze. Braźnie w tabletek garść połyka, bo mu Polacy przeszkadzają, przewrotnie łącząc myśli klasyka, proletariuszy wszystkich krajów. U jawnej konfrontacji kroczą, bo myślą, że się da rozwalić. Jedynie słuszny w naszych oczach sowiecki internacjonalizm. Wkurzony starzec pięść zaciska i w ścianę gabinetu tłucze, jakby pod władnych prał po pyskach, a Jaruzelski wie, że bliska jest chwila uderzenia puczem. Wicher historii dmie w sztandary i brzmi nad Wisłą refren stary. Europo, która się zna na wschodzie, tobie z ruskimi nie po drodze, tobie z ruskimi nie po drodze. Wicher historii dmie w sztandary i brzmi nad Wisłą refren stary. Europo, która się zna na wschodzie, tobie z ruskimi nie po drodze, tobie z ruskimi nie po drodze. Wicher historii dmie w sztandary i brzmi nad Wisłą refren stary. Europo, która się zna na wschodzie, tobie z ruskimi nie po drodze, tobie z ruskimi nie po drodze. Stan wojenny to walka komunistów z Polakami i Polaków z komunistami. Były różne koncepcje tej walki i właśnie zestawienie takich dwóch różnych postaw przedstawiłem Państwu w opowieści o księdzu kapelanie. Księdzu, który spotyka wiosną 82 roku swojego kolegę ze szkoły. Ten kolega jest świeckim opozycjonistą, a ksiądz pracuje w więzieniu, pracuje w szpitalu. Też jest zaangażowany w walkę z komunistami, aczkolwiek troszeczkę inaczej ją postrzega. Zimą, gdy hunta Jaruzelskiego zaprowadziła naród pod ścianę, spotkałem się ze szkolnym kolegą, co z powołania był kapelanem. W cuchnących bolszewizmem procesach krzywdzono setki niewinnych osób. Mówię, żebym komunistów wieszał, a ksiądz mi odpowiedział w ten sposób. Najgorszym wrogom śmierci nie życzę i nie dam się przez nienawiść złamać. Umiem nadstawiać drugi policzek, choćby się pięść zaciskała sama. Komunistyczna ideologia jest czystym złem, duchową pustynią, ale ja proszę o łaskę Boga dla tych, którzy nie wiedzą, co czynią. Płaczę nad losem zamordowanych górników z Wujka i biednych rodzin i jestem, modląc się, przekonany, że Bóg cierpienie im wynagrodzi. Pocieszam chorych i uwięzionych, muszę im pomóc podtrzymać wiarę. Niechaj ich Bóg od rozpaczy chroni, moją parafią szpital i areszt. Thank you.
kiedy pociągiem nocnym jechałem na wielki pogrzeb księdza Jerzego. Widząc mnie, Pismo Święte odłożył, a że chwilowo był pusty przedział, spytałem, co czuje sługa Boży wobec tej zbrodni. A on powiedział: dobrym zwyciężać zło nie jest prosto, zwłaszcza w okresach domowych wojen Jerzy. Solidarności apostoł dawał świadectwo do śmierci swojej. Za to komunistyczni zbrodniarze porwali go i torturowali. Pewnie ich Bóg surowo ukaże, gdy staną przed nim bezbronni cali. Odrzucałem zawsze nienawiść i teraz nie zmieniam stanowiska, kiedy wściekłość mnie w gardle dławi, do serca oburącz krzyż przyciskam. W czasach, gdy mordowani są księża, niełatwo świat postrzegać na chłodno, lecz tylko ten prawdziwie zwycięża, kto w trudnych chwilach zachowa godność. Boleśnie brzmi pieśń nad warszawskim Żoliborzem, ojczyźnie skąpanej we krwi. Ty ją słyszysz, Boże. Też będzie zestawienie dwóch postaw, tym razem obu świeckich, z dwóch różnych kręgów. Przecież jednej bardziej świeckiej niż drugiej. Będzie to spotkanie opozycjonisty z ZOMowcem, czyli funkcjonariuszem zmechanizowanych odwodów Milicji Obywatelskiej, takiej bandyckiej, komunistycznej formacji, służącej do rozpędzania demonstracji. Osobom, które tego nie przeżyły, jako ten, kto miał takie spotkanie parę razy, mogę powiedzieć, nie ma czego zazdrościć. Tak to wtedy takie spotkania wyglądały. Centrum zadymy, skoty ulice zablokowały, lecz opałami brać gumowymi, wściekłe ZOMowskie zakute pały. Gaz gryzie w oczy, wpadam do bramy, podwórko studnia, zwiać nie ma dokąd. Za mną ZOMowiec biega zdyszany, odwracam się, staję z nim oko w oko. Największy teraz problem mój, pić. Lubię ostre, jasny gaz i petard kuk. Pysk dostanie każdy, pysk dostanie każdy, pysk dostanie każdy socjalizmu wróg. No i co? Reżimowy łobuzie, Golęcinowski produkt cię gadzi. Prężysz po skoły, durnią pod ludę, który ci daje iluzję władzy. Do szkoły pewnie miałeś podgórkę, dzieci zacząłeś bić już w przedszkolu. Na resortową emeryturkę pałką zasłużyć chcesz, ty ZOMolu. Do zaświadectwa pełne dwój, mści się ten uzbrojony zbój. Zamiast dojść krowy lub robolem być, wolę lać miastowych i w koszarach pić. Lubię ostre, jasny gaz i petard huk. Pysk dostanie każdy, pysk dostanie każdy, pysk dostanie każdy socjalizmu wróg. Do mlecznej zupy
ci dosypali specjalny proszek na pobudzenie, byś demonstrantów na oślep walił, a nie obciążał mózgu myśleniem. Złapanych ludzi pakujesz do suk, by tam ich jeszcze boleśniej zbito. Nie masz litości dla siwych włosów, lubisz kobiety lać, ty bandyto. Dziś na mnie gniew pokaże swój. Ten był uzbrojony zbój. Zamiast dojściowy lub robolem być, wolę lać miastowych i w koszarach pić. Lubię ostre, jasny gaz i petard huk. Pysk dostanie każdy socjalizmu. Rok! Mocny gamoniu, służysz kacapom, nie mając z tego powodu kaca. I słyszysz, jak ci krzyczymy gestapo, lecz nie pojmujesz, co to oznacza. Jesteś komunistycznym pałkarzem, co siłą mięśni ten ustrój wspiera. Tylko przewrotna przyszłość pokaże, kto stanie tam, gdzie ja stoję teraz. Jeszcze zobaczy Zomowski zbój. To my o kraj wygramy bój. Przyjdzie czas zwycięstwa i wolności. Czas, gdyby za okrucieństwa rozliczymy was. Przyjdzie czas rozliczeń i sądzenia. Czas, gdy za Targowice, gdyby za Targowice, gdy za Targowice ukażemy was. Postscriptum dopisało życie w sposób, jak to w życiu, dość niemiły. Zostałem zbity, to nie zbicie było dowodem tępej siły. Zomowiec milicyjną pałę kładł na mym karku z miną kata. Ja jego twarz zapamiętałem, by spotkać go po wielu latach. Luksusowym wozem pod sklepik mój i o coś spytał. Na mnie w twarz uderzyło to, że on w nowej Polsce zbił kapitał. I przyglądając się tej znanej, ubranej w drogie ciuchy ślini, uznałem, że z tym rozliczaniem to chyba zbytni był optymizm. Kiedy runą mury, krzewiąc władzę złą, liczne kreatury wciąż na fali są. I starym zwyczajem łotry koszą szmal, a nam pozostaje wściekłość, ból i żal. Zaprzyjaźnieni kibicowscy weterani walk z ZOMO i weterani walk z już policją w III Rzeczpospolitej mówią, że to nie to samo. '83 rok, czerwiec. Uczeń liceum ogólnokształcącego w Warszawie, który roznosił lotki, zajmuje się kolportażem, dowiaduje się, że zostaje zamordowany jego rówieśnik, uczeń szkoły liceum ogólnokształcącego imienia Frycza Modrzewskiego, Grzegorz Przemyk. I ten chłopak się teraz zastanawia, czy nadal kontynuować swoje trudne zadanie roznoszenia ulotek i bibuły, czy się wycofać. Zdarzenie autentyczne. Kolporter. Idę spokojnie, rozglądam się, torbę na lewe wrzucam na ramię. Zerkam, czy ktoś obserwuje mnie, jeszcze kroki zniknę w bramie. I bułę noszę i póki co patrolom spokojnie.
sprytnie się wymykam. A miesiąc temu bandyci ze mną zamordowali Przemyka. Podobno brzuch rozwalili mu, bo nie miał dowodu przy sobie. I jak straszliwy odczuwał ból, on o tym już nic nie powie. Złość jeszcze większą odtąd mam, gdy się pojawią gliniarze. I liczę, że mnie nie spotka ten sam, co Grzesia. Przebieg zdarzeń skończyłem 18 lat. Przenoszę nielegalne słowa. I choćby do łapy bezpieki wpadł, to wiem, że warto ryzykować. Opuszczał ją, gdy obok niego zasypiała.
gwałtownie budząc się ze snu. Szukała dnia myśli swoich, lecz bała się powiedzieć mu, jak bardzo się o niego boi. Była niedziela, mróz i śnieg, gdy wpadła milicjantów chmara. Na pożegnanie on jej rzekł: czekaj z obiadem, wrócę zaraz. Wrócił, gdy kwiatem sypnął maj. Świat jej pojaśniał w jednej chwili, a córka i synowie dwaj do kina go zaprowadzili. W tym miejscu się nie kończy baśni, bo gdy kolejna przyszła zima, on znikał znów, a ona zaś łkała, że tego nie wytrzyma. Trwało to wszystko prawie rok, nagle godzina zła wybiła. Wojskowy star potrącił go, jej pękło serce, lecz przeżyła. Widocznie tak musiało być, że przed czterdziestką, a już wdowa, postanowiła sama żyć i sama trójkę dzieci chować. Bóg pomógł wrócić jej do sił, a ona go pytała stale, czy gdyby mąż ostrożny był, to żyliby ze sobą dalej. Obchodząc już 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, mało zdajemy sobie z tego sprawę. Wszyscy, zarówno ci, którzy ten czas pamiętają z lat swojej młodości, a także ci, którzy tego czasu nie mogą pamiętać, bo albo byli bardzo mali, albo ich w ogóle na świecie nie było. Właśnie nie bardzo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że wtedy stan techniczny wyglądał zupełnie inaczej. Nie było komputerów, nie było smartfonów. W ogóle świat zupełnie inaczej wyglądał, a jednak można było w nim żyć. I mało można tego. Można się było umówić z dziewczyną za tydzień na ulicy i się z nią spotkać. Naprawdę. Tak. Uwierzcie mi. Inaczej to wyglądało i można było konspirować. I właśnie o tym jest nasza opowieść. O postępie technicznym, jaki wtedy był, jaki się od tego czasu dokonał, jak to wyglądało, a pamiętajmy, że w tym czasie ludzie potrafili z kilku drutów złożyć radio pod ziemię. Młodym wtopionym w nowoczesny ład rzadko przychodzi do głowy, że jeszcze niedawno istniał świat bez telefonów komórkowych. O komputerach nie wiedziano nic, nie znano głębin internetu i trzeba było w PRL-u żyć bez oczywistych gadżetów. I trzeba było w PRL-u żyć bez oczywistych gadżetów. To jasne, że w rzeczywistości tej przedpotopowych technologii konspiratorzy znacznie mniej porozumiewać się mogli. Do partyzanckich metod więc powrót wymuszała technika. Dziś by wystarczył prosty SMS, lecz wtedy słano łącznika. Dziś by wystarczył prosty SMS, lecz kiedyś słano łącznika. Łącznik jak łącznik zawieść mógł, zaś stacjonarne aparaty dostępne nielicznym milczały jak grób i były na podsłuchu poza tym, uwzględniając zatem telefonu brak. W obywateli egzystencji nie istniało coś takiego jak tajemnica korespondencji. Nie istniało coś takiego jak tajemnica korespondencji. Telewizja miała program
programy dwa, czyli kanały, z których ściekiem wypływa propaganda zła i prosowieckie bzdury. Wszyscy widzieli, jak komuna umrze za pośrednictwem obrazu. O telewizji powiadano, że to środek musowego przykazu. O telewizji powiadano, że to środek musowego przykazu. Z ludzi myślących nie wierzył nikt w komunistyczny idiotyzm. Przebijano się przez zagłuszacze kryk, słuchając wolnej Europy. Ten w owych czasach wolności głos płynął z zachodnich Niemiec. Tak po drugiej wojnie przewrotny los doświadczył polskie podziemie. Tak po drugiej wojnie przewrotny los doświadczył polskie podziemie. A w kraju, by podziemno głosić treść, konspiratorzy niezwyczajni umieli fachowo druty spleść w mocny radiowy nadajnik, gdy namierzała bezpieka ich, zobnażając niezdarność. To oni grzmieli w warunkach złych, tu radio Solidarność. To oni grzmieli w warunkach złych, tu radio Solidarność. Każdy ustrój chroni interes swój i ludziom zakłada kaganiec. Trwa wolność słowa, nieprzerwany bój, choć różne są tematy zakazane. Lech przypomnę kończąc spojrzenie w tył, zawarte w piosence mojej, że z ustrojów wszystkich to komunizm był najpotworniejszym ustrojem. Że z ustrojów wszystkich to komunizm był najpotworniejszym ustrojem. Że z ustrojów wszystkich to komunizm był najpotworniejszym ustrojem. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wszystkim się wszystko musi podobać, to co się dzieje teraz, czy jeszcze niedawno się działo, ale wychodzimy z założenia jako osoby, które i pamiętają tamten czas zaszły i badają te sprawy też naukowo, czego efektem jest ten program, że jakiekolwiek analogie do czasów komunizmu, a zwłaszcza do stanu wojennego z obecnymi czasami są absolutnie nieuprawnione. To był zupełnie inny system, zupełnie inne metody działania, zupełnie inne zasady działania aparatu państwowego. Proszę wierzyć, to był naprawdę zupełnie inny ustrój, ustrój naprawdę autorytarny. Wracamy do tematów historycznych już takich typowo z epoki. Są zawody, które się dziedziczy. Dziedziczy się zawód prawnika, dziedziczy się zawód lekarza rodzinnie, ale dziedziczy się też zawód bezpieczniaka, czyli funkcjonariusza organów, niezależnie jak one się nazywają, czy to Służba Bezpieczeństwa, czy Urząd Bezpieczeństwa, bo to różnie się w różnych epokach nazywało. Stąd też opowieść o ojcu i synu z UB-SB, historia autentyczna. Ojciec przez trzy obozy przeszedł, poznał najgorsze świata ścieki. W głowie miał tylko trzecią rzeszę, idąc pracować do bezpieki. W urzędzie ludzi sam katował, gdy zeznawali nieciekawie. I mówił, że dziś pięść ludowa uderza wrogów w słusznej sprawie. Syn chciał podążać ojca śladem, więc także trafił do organów. I dobrze dawał sobie radę, tropiąc agentów Watykanu. Tym resortowym określeniem nazywał księży katolickich, ubecki syn, co z poświęceniem z religii czyścił kraj laicki. Obaj związali się z bezpieką, dobrze płacili im czerwoni. Zepsuto jabłko niedaleko, musi odchorać maść jabłoni. Księża wspierali Solidarność w ramach swej duszpasterskiej pracy. Więc ich ze złością ordynarną upokarzali bezpieczniacy. Donosy i insynuacje plus w kościołach zakładane.
obyczajowe prowokacje. Tak działał czwarty departament. Gdy się niedzielny obiad kończył i matka kawę podawała, wtedy syn konsultował z ojcem metody prewencyjnych działań. Ojciec narzekał, że niestety wygodniej było za Stalina, gdy grube pałki i kastety tworzyły do przesłuchań klimat. Obaj związali się z bezpieką, dobrze płacili im czerwoni. Zepsute jabłko niedaleko musi od twojej paść jabłoni. Aż kiedyś zasłabł starówek, co się z wieńcówką od lat zmagał. W szpitalu zaś wydusił z trudem: synu, zawołaj księdza, błagam. I syn mu księdza przyprowadził, gdy ojciec drżąc wspominał bliskich. Długo szeptali obaj bladzi, nazajutrz było już po wszystkim. A syn pracował w służbach dłużej, z ojca gestem się nie wychylił. Przetrwał kontrolowaną burzę, gdy popiełuszkę utopili. Odszedł ze służby w 2000 z emeryturą znakomitą. I przy kominku tonem wdzięcznym chwalił trzecią Rzeczpospolitą. Związali się z bezpieką, dobrze płacili im czerwoni. Zepsuł jabłko niedaleko, musi odpaść jabłoni. A teraz autentyczne trzy życiorysy, trzy... I w sumie każdy zawiera element tragizmu, ale to był bardzo tragiczny czas. Pierwszy życiorys działacza podziemia. Opowieść o karierze młodego fizyka. Słyszeliście i jeszcze słyszycie, to za tym się kryją autentyczni ludzie, którzy byli, którzy czasami jeszcze są, a czasami już ich nie ma wśród nas. Absolwent Politechniki, dyplom z rektorską nagrodą, osiągał dobre wyniki w badaniach nad ciężką wodą. Na zachód nie pragnął uciec, kolegom swym nie zazdrościł. Po sierpniu zaś w instytucie wstąpił do Solidarności i wciągnął go wir wydarzeń, gdy drgnęła Polska Ludowa. Zajmował się kolportażem, strajkował i demonstrował. Według wszystkich symptomów żył w czasach przełomu. Historia tak rozpędzona potrafi porwać człowieka. Doktorat i narzeczona musiały wtedy poczekać. Działał z ogromnym wigorem, nie bacząc, co się z nim stanie. Pokłócił się z dyrektorem, esbekiem i mściwym draniem. Zapamiętała mu sprawę komunistyczna kanalia, a on się przekonał niebawem, jakie są w Polsce realia. Według wszystkich symptomów żył w czasach przełomu. W grudniową niedzielę rano usłyszał dziwną wiadomość. Potem go internowano i z instytutu zwolniono. Po wyjściu z wilczym biletem w zawodzie swym szukał pracy. Stracił
stracił kochaną kobietę, aż jako stróż się zahaczył. Lecz czy powinien być stróżem obiecujący naukowiec? Na piekła dnie myśli różne, to cali chodzą po głowie. Według wszystkich symptomów żył w czasach przełomu. Nie mógł zarobić na życie, w kieszenie gryzła go bieda. Gdyby nie starzy rodzice, to rady by sobie nie dał. A kiedy nastąpił przełom, on jeszcze 40 nie miał. Nowe się życie zaczęło, lecz on był niezdolny do przemian. Przez tyle lat upokorzeń stał się ofiarą w istocie. I było już tylko gorzej, gdy trafił na bezrobocie. Według wszystkich symptomów żył w czasach przełomu. Stróż fizyk, stary kawaler, wolność rynkową uzyskał, lecz nie odnalazł się wcale i błąkał się po śmietniskach. Miał z dawnych lat dwóch przyjaciół, jak on w transformacji przegranych, a gdy z nimi kontakt utracił, to żadnej nie pragnął już zmiany. Zagłębiał się w swą samotność i patrzył na świat bez upiększeń. Aż kiedyś odszedł przez okno w szpitalu na piątym piętrze. Żył w czasach przełomu i nikt mu nie pomógł. Żył w czasach przełomu i nikt mu nie pomógł. Teraz drugi życiorys, tym razem z drugiej strony barykady, Kapuś. Tak, bo jeżeli są ludzie Solidarności, to są również ludzie niesolidarności. I o nich też trzeba pamiętać, równie skutecznie pamiętać, a może mniej ciepło. Nikt nie przykładał mu do skroni milicyjnego pistoletu, by do współpracy go nakłonić. Wystarczył paszport do Sowietów. Na wschód zawoził kosmetyki, przywoził zaś pierścionki złote i wzbogacony do fabryki zadowolony wracał potem. Hedonistyczny miała cel w Fuchaju nasza PRL. Był inżynierem, więc wyjazdy w służbowych sprawach nie dziwiły, a on rozmawiać umiał z każdym i wszystkim się wydawał miły. Co dwa tygodnie składał raport o swoim bliskim otoczeniu. Oficer prowadzący za to pieniężnie go wysoko cenił. Hedonistyczny miała cel Fucha Judasza PRL. Zgromadził wokół paczkę zgraną, świeże techniczne pokolenie. O nic go nie podejrzewano, bo tak uczciwe miał spojrzenie, a on patrzenie szczere w oczy. Lubił przed lustrem często ćwiczyć, by później z kolegami toczyć dyskusje w kwestiach zasadniczych. Hedonistyczny miała cel Fucha Judasza w PRL. Utworzył Solidarność dzielnie, żeby jej wiceszefem zostać. W raportach opisywał celnie każdą opozycyjną postać i coraz częściej się spotykał z nadzorującym oficerem, bo służb specjalnych polityką było zaostrzać atmosferę. Hedonistyczny miała cel Fucha Judasza w PRL. Ubrać od resortu kasę i nigdy siebie sam nie winił. Pod nosem się uśmiechał czasem, że stać go na aż taki cynizm. Na giełdzie kupił poloneza, którego wkrótce wgniótł niechcący i wiedział, że mu wcale nie żal frajerów niewspółpracujących. Hedonistyczny miała cel Fucha Judasza w PRL. W stanie wojennym pracę zmieniał pierwszego roku kilka razy. Przez jego donos do więzienia powędrowało dwóch drukarzy i żonę razem z samochodem, czując zmęczenie materiału. Na dużo młodszy zmienił model, lecz wpadł w alkoholowy nauk. Hedonistyczny miała cel Fucha Judasza w PRL. Pieniądze ostąpił
wnętrze jak woda, by całkiem skończyć się niebawem. Wymagająca żona młoda zwiała z kochankiem pod Warszawę. Zawalał wszystko, a więc stał się zbędnym balastem dla bezpieki. Co na uku dnie w pijackim transie, aż usnął w żygach swych na wieki. Hedonistyczny miała cel w Ohio, Dasza w PRL. Co rzecz o takiej kreaturze, choć to niestety także człowiek, nie zawisł na sumienia sznurze, nie kajał się w ostatnim słowie i tylko pies szczerze żałował swojego upadłego pana, którego teżka resortowa została zarchiwizowana. Hedonistyczny miała cel w Ohio, Dasza w PRL. W kwestii Judaszy jeszcze dodam, nie wszyscy źle skończyli. Spotyka się w knajpie właśnie w dzisiejszych czasach, w czasach dwóch kolegów sprzed wielu lat, dwóch humanistów z wykształcenia, ale o jakże innych drogach życiowych i innych wyborach. Z przykrością stwierdzam, że to jest piosenka, która... Naprawdę nie jestem humanistą, tylko matematykiem, jak to było na początku mówione. Chociaż w sytuacji, w której nie wiem, czy należy się dalej przyznawać do tego, bo fakt, że pani Lubnauer jest matematykiem, reszcie matematyków nie przynosi chluby. Natomiast jesteś mało nowoczesny. Nie, poza tym nie mam podwójnego nazwiska, skoro jestem Kuba. Czyli co, matematyka przestaje być królową nauk, tak? Nie. Nie, to już coś, nawet może to dlatego, że to w Łodzi. Z przykrością stwierdzam, że co prawda jestem matematykiem, ale ta piosenka opisuje pewną część moich spotkań z moimi kolegami w liceum. Kończyliśmy ten sam humanistyczny profil i wkrótce po maturze rozeszły nam się drogi. Ja jestem starym belfrem, magistrem filozofii. On jest prezesem spółki, magistrem socjologii. Ja jestem starym belfrem, magistrem filozofii. On jest prezesem spółki, magistrem socjologii. Widzimy się czasami w kawiarni dla oldboyów. On śledzi kursy walut, a ja przeżuwam Sartra. Osiągnął sukces w życiu przebojowością swoją i bardzo chcę zapomnieć, jak mu pomogła partia. Osiągnął sukces w życiu przebojowością swoją i bardzo chcę zapomnieć, jak mu pomogła partia. Ja zawsze w opozycji z przekonań dla zasady, po prostu żadnej władzy, nie umiem butów czyścić. On nie miał tych oporów i chodził na układy. Tak niekoniecznie pięknie się różnią humaniści. On nie miał tych oporów i chodził na układy. Tak niekoniecznie pięknie się różnią humaniści. Raczyliśmy się winem, po dwóch butelkach pytam, dlaczego się sprzedałeś? On mówi, że tak musiał, bo przecież miał rodzinę. I to jest jego zdaniem wytłumaczenie całe. On mówi, że tak musiał, bo przecież miał rodzinę. I to jest jego zdaniem wytłumaczenie całe. Co z tego ma wynikać? W stół szklanką uderzyłem. Ja też rodzinę miałem, a nie zostałem szmatą. On odczuł, jak się zdajemy, argumentów siłę. Oparsknął, czy rodzina ci była wdzięczna za to. On odczuł, jak się zdajemy, argumentów siłę. Oparsknął, czy rodzina ci była wdzięczna za to. I nie czekając nawet, aż zaraz mu odpowiem, on dalej jak najęty swym złym językiem trzepie. Ty zawsze dziadowałeś, ja chciałem żyć
jak człowiek. I patrz, w kapitalizmie też radzę sobie lepiej. Ty zawsze dziadowałeś, ja chciałem żyć jak człowiek. I teraz patrz, w kapitalizmie też radzę sobie lepiej. Przygryzłem wargi w złości, bo on mi uświadomił, że zamiast grubej krechy potrzebna była miotła. A tak przy transformacji obrośli w tłuszcz czerwoni, bo sieć komunistycznych powiązań krajoplotła. A tak przy transformacji obrośli w tłuszcz czerwoni, bo sieć komunistycznych powiązań krajoplotła. Rozmowa się skończyła na kwadrans przed północą. Rozeszliśmy się wściekli, wzajemnie obrażeni. Nie dałem mu popysku, bo bić się nie ma o co. Lecz bym się z tym szmaciarzem miejscami nie zamienił. Nie dałem mu popysku, bo bić się nie ma o co. Lecz bym się z tym szmaciarzem na miejsca nie zamienił. To jest tak, że pan Sławek, istnieje prawdziwy pan Sławek, a nawet dwóch prawdziwych panów Sławków, o których ta piosenka jest, o każdym z nich kawałek, ale tak naprawdę ta piosenka jest o pewnie znacznej części z państwa, a może o pani Marii, która mieszka dwa domy dalej, a może o panu Mietku, który ma działkę obok, bo to nie jest prawda, że to, co mówi jeden wizjoner, że to on obalił komunizm. Wizjoner zresztą, skąd to wiadomo, że jest wizjonerem, no bo już w pierwszej klasie szkoły podstawowej mówił, żeby go matka nie posyłała do szkoły, bo z tym pisaniem to będą same kłopoty. Pan Sławek jest po prostu zwykłym człowiekiem Solidarności. I chcemy, tak jak zawsze było tak, że każdy pomnik wielkiego dowódcy partyzanckiego, każda ulica Łupaszki, każda tablica poświęcona Hieronimowi Dekutowskiemu, każdy skwer poświęcony kapitanowi Brońskiemu, czyli Uskokowi, to jest również poświęcony tysiącom ludzi, którzy im pomagali, którzy ich utrzymywali, którzy dawali im jeść, którzy ich ukrywali, którzy na nich nie donosili. I zawsze tak jest, że te wielkie rzeczy robią wielcy i znani ludzie, ale nie zrobiliby ich, gdyby nie wielkie poparcie, które idzie z dołu, które idzie od normalnych ludzi. No i teraz chcieliśmy zaśpiewać o panu Sławku. Pan Sławek to stworzenie uparte, chronicznie nienawidzi komuchów, bo w PRL-u, zaznacza żartem, miał pełną głowę przy pustym brzuchu. Najpierw go wkurzał Gomułka staruch, który rozkazał strzelać w Trójmieście, a gdy Gierkowi pomagał naród, pan Sławek mówił: wy mu nie wierzcie. Sam za to w Solidarność uwierzył, potem pół roku spędził w internie, zaś tymi, co popierali reżim, pan Sławek brzydził się niepomiernie. Po transformacji dłużej chorował, od polityki więc się odsunął. Niebawem zakład mu zbankrutował, w którym pracował, walcząc z komuną. Chociaż nie skakał przez płot i po masmediach nie gościł, pan Sławek bezsprzecznie to prawdziwy człowiek Solidarności. Teraz pan Sławek, skromny rencista, z uszlachetnioną przez życie twarzą, gdy opowiada o komunistach, zawsze z dziadostwem mu się kojarzą. Pamięta codzienne upodlenie w kolejkach niemal kilometrowych i jeszcze w uszach czuje swędzenie kretyńskiej partyjnej nową mowy. Przeklina Moskwę z tą samą siłą, co w czasach, gdy był internowany u pana Sławka.
Sławka się nie sprawdziło. Prawo o czasie leczącym rany. Pan Sławek prostolinijny człowiek, z ruską niewolą niepogodzony. Za żadne skarby nigdy nie powie, że stan wojenny miał dobre strony. Chociaż nie skakał przez płot i po mas mediach nie gościł, pan Sławek bezsprzecznie to prawdziwy człowiek solidarności. Pan Sławek uwielbia Kuklińskiego, stawia w żołnierskiej go awangardzie, a że różnicę postaw dostrzega, Kiszczakiem i Jaruzelskim gardzi, broniąc swojego stanowiska w kwestii dla niego oczywistej. Pan Sławek umie podać nazwiska zamordowanych przez tamten system, lecz kiedy wspomnieć o Magdalence i przełomowym okrągłym stole, pan Sławek mówi, krzyżując ręce: na inny temat rozmawiać wolę. O narodzinach wolnego kraju wyraźnie nie chce pan Sławek gadać. Wtedy gdzieś spieszyć się ma w zwyczaju. Raz tylko rzucił pod nosem: zdrada. Chociaż nie skakał przez płot i po mas mediach nie gościł, pan Sławek bezsprzecznie to prawdziwy człowiek solidarności. Takich ludzi miliony pokonali czerwonych. Dawno temu Jan Pietrzak mówił, że oni tam na górze to nas, takich śpiewających i satyryków, lubią. Jak człowiek raz napisze tekst, to oni tak dostosowują ten ogólny program, żeby ten tekst mógł działać przez wiele, wiele, wiele lat. A tymczasem ostatnio coś się zmieniło i niektóre piosenki mogą niedługo zostać przestać być rozumiane. Tak, program powstał 3 lata temu, a czas obecny zaczynają dopisywać inną historię, ale jeszcze niedawno było tak, że funkcjonariusze SBC i UB mieli bardzo, bardzo wysokie świadczenia emerytalne, a ludzie z podziemia po prostu klepali biedę, żyli w całkowitej nędzy. I piosenka pod tytułem Rozmowa z katem. W sklepie spotyka się kat i jego ofiara, działacz Solidarności i oficer śledczy SB. Żeby nie było wątpliwości, my do takich dobrych zmian chętnie dołożymy te pory piosenek. Prawie codziennie w tym samym sklepie spotykam emeryta ubeka. Znać po zakupach biedy nie klepie, ja go przezornie omijam z daleka. On w okularach i z siwą brodą przed laty pił na komendzie ludzi i lodowatą polewał wodą, bo zawodowo krwią ręce brudził. Wprawdzie z resortu wyleciał dawno, żydzę się ciągle nim daje słowo, ale mnie kiedyś łobuz zagadnął, może przypadkiem, a może celowo. Ale mnie kiedyś łobuz zagadnął, może przypadkiem, a może celowo. Swą siłą bestii on zastanawiał się nad sałatą, ale przejść łatwo do błahych kwestii, do zasadniczo twardych tematów. Ja wiem, że pan był solidaruchem ze styropianu i bądźmy szczerzy, myśmy czuwali nad każdym ruchem waszego związku, niech mi pan wierzy. Zna pan zapewne historię troi. Mówiąc to lewe przymrużył oko. Mieliśmy u was niemało swoich ulokowanych bardzo wysoko. Mieliśmy u was niemało swoich ulokowanych bardzo wysoko. Co za głupoty serwuje tu mi mów kawał bezpieczniackiego dziada. Więc odpowiadam, upadł komunizm, a Solidarność istnieje nadal. I patrzę na tę gębę czerwoną, która obwieszcza nie bez radości. Choć wtedy was nie unicestwiono, umiera mi Solidarność.
Solidarności. Tak okazuje cyniczny bandzior, że znalazł powód do satysfakcji. Ubecy nienawidzili bardzo tej milionowej organizacji. Ubecy nienawidzili bardzo tej milionowej organizacji. To Solidarność zwiotła w zasadzie marszywy ustrój, co stworzył Lenin. I komuniści oddali władzę, nie powieszeni, choć wzbogaceni. To Solidarność była w istocie walki o niepodległość symbolem. A dziś przy postkomuny rechocie reliktem jest dla młodych pokoleń. Przykre, że nie ma teraz szacunku takiego jak żołnierze wykręci. Mało kto broni jej wizerunku, ten proces trzeba szybko odkręcić. Mało kto broni jej wizerunku, ten proces trzeba szybko odkręcić. I będzie nam naprawdę wstyd, jeśli umrze Solidarności. To jest zadanie, proszę Państwa. To naprawdę trzeba tego uczyć dzieci, to naprawdę trzeba to opowiadać wnukom, to naprawdę trzeba zrobić awanturę sąsiadowi, który mówi inaczej. To naprawdę tak trzeba, bo inaczej zostaniemy bez Solidarności i będzie... I wtedy dopiero będzie, jak było. Na zakończenie trzy piosenki podsumowujące nasze przemyślenia. Pierwsza piosenka, Zapiski zwycięstw walki zdrady, tytułowa. Jest krótką i w sumie smutną refleksją nad tym, że w Polsce zawsze będzie istniał podział i nie ma co udawać, że go nie ma i nie ma co na siłę nawoływać do zjednoczenia. To jest po prostu niemożliwe. Zawsze będzie w Polsce, jak uczy historia, podział na patriotów i na zdrajców. Na tych, co dają świadectwo wierności Rzeczypospolitej i tych, którzy po prostu ją w sposób nikczemny zdradzają w różnych okresach. I tak jest zawsze i tak będzie. Zapiski zwycięstw walki zdrad. Chociaż nas samych przeraziły zapiski zwycięstw walki zdrad, mamy wystarczająco siły, by nie zakrywać czarnych kart. Mamy odwagę patrzeć szczerze historii w jej błazeńską twarz, bo nam godności nie odbierze prawdziwy wizerunek nasz. Byliśmy zawsze podzieleni na niepodobne części dwie. I jedną z nich należy cenić, a drugiej bez wątpienia nie. Jedni się Polsce poświęcają, drugich obchodzi własny nos. Jednym zależy na tym kraju, drugich nie wzrusza polski los. I tu jest kwestia zasadnicza, do której części się zaliczasz. Bo jeśli jesteś jednym z nas, republikańskie serce masz. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. Gdy jedni krew swą przelewali, gotowi życie za nas dać, to drudzy kolaborowali, albo woleli z boku stać. Nigdy nie byliśmy jednością, nawet gdy stygły gardła dział. Nie każdy do Solidarności zapisać się po sierpniu chciał. A zatem pamiętajmy o tym, że w czasach dobrych czy też złych zawsze istniały dwie wspólnoty i nie ma sensu łączyć ich. Jedni się Polsce poświęcają, drugich obchodzi własny nos. Jednym zależy na tym kraju, drugich nie wzrusza polski los. I to jest kwestia zasadnicza, do której Polski się zaliczasz. Bo jeśli jesteś jednym z nas, republikańskie serce masz. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. W jednym narodzie narody
Marsz do Niepodległości jest marsz pokoleń, a ci działacze Solidarności, działacze podziemia solidarnościowego, to przecież nikt inny jak synowie żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Podziemna armia powraca. Krzyczały o nich zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządów czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić. Powstania zdrajców przeganiać inaczej nie zdziała nic. Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli Ubeka. Ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić. Robić powstania zdrajców, przeganiać inaczej nie zdziała nic. W przyjaznych wilkom gęstwinach lasu wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że się obrócić uda proch pojałtański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić. Robić powstania zdrajców, przeganiać inaczej nie zdziała nic. Na wschód skazani, z woli zachodu walczyli o niepodległość. Tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca. Dziś do historii należnej parę, podziemna armia powraca. Dziś do historii należnej parę, podziemna armia powraca. Dziś do historii należnej parę, podziemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić. Robić powstania zdrajców, przeganiać inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić. Robić powstania zdrajców, przeganiać inaczej. Na pożegnanie piosenka wychodząca w przyszłość, rozmowa z córką. Państwo doskonale znacie te rozmowy z dziećmi i to zarówno jako dzieci, jak i jako rodzice. To jest taka rozmowa, co to człowiek staje naprzeciwko dziecka i mówi. Dziecko nie mówi, ale to jest rozmowa, trochę tak jak dziad z obrazem. Absolutnie niezbędny element wychowania dziecka. Moja córka ma 25 lat w tym roku i jak i zaśpiewałem tę piosenkę, nie zrobiłem jakiejś szczególnej awantury, to zawsze dobrze. A potem powiedziała, że jeżeli mam ją publicznie śpiewać i powoływać się na Magdę, czyli moją córkę, mam mówić, że ona nie spełnia oczywiście wszystkich marzeń, które w tej piosence są
wypisany. Ale ja sobie tak myślę, że to ja mam doświadczenie życiowe i wiem, że warto poczekać. Rozmowa z córką, oczywiście dedykowana wszystkim córkom, wszystkim synom, wszystkim rodzicom, wszystkim dziadkom i w ogóle Polsce. Oprócz 20 paru lat, dwie nas epoki córko dzielą. Ja w PRL-u rad nie rad, rosłem karmiony mortadelą. Ty nie znasz pustych półek w sklepie, choć też się żywisz nie najlepiej. Ja wiem, niełatwo wierzyć jest, że przed kilkudziesięciu laty nauczycieli zjadał stres, kiedy padało słowo Katyń, choć dziś w niejednej polskiej szkole belfrowie drżą na hasło Smoleńsk. Każdy z nas wiedział, gdzie jest wróg, w sferze kultury i języka. Kazano nam się uczyć bukw. Ty musisz po angielsku spikać, lecz tym się, Magda, nie deprymuj, bo to zupełnie inny przymus. Komunizm potęgował złość u ludzi, których wcześniej mamił. Gdy tłum krzyczał władzy dość, to krew płynęła ulicami. Dzisiaj w kulawej demokracji nie ma tak krwawych demonstracji. Patrz, jak sumienia brudne żre, czarna zaraza targowicy. Patrz, jak kanalie łaszą się do tej lub tamtej zagranicy. Ci spod judaszowego znaku to jest najgorszy sort Polaków. Nie wszystkim podarował los domowe mądre wychowanie. Hans Kloss zamącić w głowach by w stanie, lecz ty od Boga masz dar cenny, pradziadek twój był cicho ciemny. Zmienia się pospolita rzecz i nie brakuje wyzwań nowych. Trzeba mężne serce mieć, żeby uczciwym być księgowym. W sporze ze złem obiecaj to mi, nigdy nie pójdziesz na kompromis. Pamiętaj, by nie wstydzić się prawdziwej katolickiej wiary, choćby prawili głupcy, że to jest zabobon ludzi starych. Wrogom Polski bądź zawsze przeciw i tak wychowaj swoje dzieci. Wrogom Polski bądź zawsze przeciw i tak wychowaj swoje dzieci.
Leszek. Dzień dobry, Włodawska TV. Dlaczego data 13 grudnia powinna być tak ważną datą w świadomości Polaków? Wydaje mi się, że był to pewien taki ważny przełom, ponieważ no, powstał wielki ruch, który liczył prawie 10 milionów ludzi. No i rzeczywiście władza komunistyczna próbowała bardzo mocno działać w tym kierunku, żeby przyhamować rozwój Solidarności i zatrzymać zmiany polityczne w państwie. Udało się, co prawda. Oczywiście 13 grudnia jest takim symbolem, kiedy władzy udało się przestraszyć opozycję, ale na krótko. Ten ruch na nowo odżywa i w konsekwencji po 10, czy nie, nawet nie po 8, 9, po kilkunastu latach jak gdyby doprowadza do likwidacji tego systemu. Powinno być, ale powiem szczerze, że nie jest. A dlaczego nie jest? Nie wiem, tego nie potrafię powiedzieć. Dlaczego nie jest? Naprawdę, znaczy można to powiedzieć. Był okres taki, że historii w szkołach praktycznie, no i jeszcze nie uczą, prawda? A skąd młodzież ma to wiedzieć? Od rodziców, od tych, którzy się interesowali, prawda? Trochę. Tymi czasami złymi, jak były. A ci, którzy, no rodzice młodzieży nie przekazali tych wiadomości, no to no skąd mieli wiedzieć? No niestety. Teraz pokolenia, te najmłodsze już, no to wiadomo, elektronika, laptop, gry, tym się zajmują, niestety. I ja myślę, że no po tej reformie, która tak naprawdę wejdzie za te 2 czy 3 lata, to ewentualnie więcej historii w szkole, prawda, no to może coś zacznie się nam przypominać. Może nie nam, ale tej młodzieży, tym dzieciom. My tę datę powinniśmy czcić jako pamiątkę po czymś złym, co nastąpiło, co pozwoliło tej grupie przestępczej upodlić naród, doprowadzić do takiego stanu, gdzie nie powinien być doprowadzony. No ale z drugiej strony też trzeba też pamiętać o tych pomordowanych przez tę juntę Jaruzelskiego i oddawać im cześć, tak jak dzisiaj ma to miejsce we Włodawie. No i bardzo się cieszę, że tutaj jestem, chociaż ja jestem z Bychawy, daleko mam do was, ale cieszę się nawet z tego powodu, że pomogłem tutaj, żeby jak tylko mogłem tego pana Piekarczyka i Czajkowskiego tu do was przyprowadzić, bo to akurat tak się dziwnie złoży, że to moja zasługa jest. Wtedy odbył się kolejny akt wojny pomiędzy patriotami i zaprzańcami. To jest ten sam spór, który od dziesiątek lat się toczy, to jest ta sama wojna pomiędzy Polską Baumana, Polską Pileckiego, pomiędzy tymi, którzy uważają, że należy oddać Polskę w zagraniczne ręce, a tymi, którzy chcą wolności Polski. To był taki moment, w którym na chwilę górę wzięli ci od oddania Polski Rosji, w którym Jaruzelski chwilowe zwycięstwo odniósł i należy o tym pamiętać. Po to, aby hańba i infamia tych, którzy to zrobili, była wieczna. Czy uważa pan, że wydarzenia na miarę tych z 13 grudnia 1981 roku mogłyby zostać powtórzone? Nie, wydaje mi się, że już żyjemy w kraju demokratycznym, który dokonał się przewrót polityczny, gospodarczy, społeczny. Ja myślę, że już nie ma możliwości, żebyśmy wrócili do tego systemu. Także żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju i zawdzięczamy to właśnie tym ludziom, którzy wtedy podjęli tą walkę i którzy no, cierpieli, bo wielu z nich, tysiące ludzi Solidarności zostało internowanych. Również dotknęło to rodziny, ale mówię, zostało to przyhamowane tylko na krótki czas. Później na nowo jak gdyby to odżywa i w konsekwencji doprowadza do wolności nie tylko zresztą Polski, Polaków, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej. No ja myślę, że pomalutku sobie to hołoto, co tutaj teraz nam chce, kraj po raz drugi chce rozwalić, to nasz rząd sobie da radę. Tylko nie trzeba się bać
tutaj tego lewactwa i tego zachodu. Trzeba robić swoje. To się nie powtórzy na pewno. No, ale ja nie widzę takich zagrożeń. Dlaczego miałyby się powtarzać? Ten system, to mamy tu demokrację, prawda? Może ona trochę jest ułomna, nie wiem, ale ten system, no absolutnie, ta demokracja, jaka jest, absolutnie do tego, no nie chcę mówić, że na pewno, ale myślę, że niestety, no stety to już nie ma powrotu do jakichś tam, powiedzmy, dyktatur. Historia uczy wyłącznie jednego, jak mawiał Pietrzak, Jan Pietrzak, że nigdy nikogo niczego nie nauczyła. I oczywiście ci, którzy zapominają o przeszłości, mogą zostać skazani na jej powtórne przeżycie. Jest to jedna z motywacji, dla których jeździmy i przypominamy o tym. I to jest jedna z motywacji, dla których pokazujemy to. Póki co wygląda na to, że myśmy z nimi wygrali, że to oni jednak idą w infamię, że my żyjemy w normalnym, rozwijającym się kraju. Choćby nawet niektórzy nie chcieli, to sprawy idą do przodu. Co przekazałby pan dla najmłodszych jako najważniejszą naukę z czasów, z okresu stanu wojennego? W moim przekonaniu najważniejszą chyba nauką jest to, że nie należy się bać, że trzeba żyć zgodnie z swoimi wartościami, trzeba posiadać te wartości, kierować się nimi w życiu, nie lękać się, nie bać się i dążyć do celów, jakie tam się osiągnie. Ci ludzie, którzy no, byli jak gdyby przestraszeni, zmęczeni siłowymi rozwiązaniami wobec nich, potrafili się wydźwignąć i wywalczyć wolną ojczyznę. Także w dzisiejszym świecie realizacja celów młodych ludzi, w zasadzie takich barier nie ma i w związku z tym no, powinni właśnie być konsekwentni, ale też oczywiście trzymać się swoich wartości. Ja bym tylko powiedział tyle, że trzeba zawsze bronić swoich ideałów i trzymać się ich, bez względu na to, co się dzieje wokół nas, czy co się działo wokół nas. Trzeba było być, trzymać się tego, prawda? Wielu było z nas internowanych, którzy poddali się szybciutko. A niektórzy tkwili do końca, a niektórzy później jeszcze działali w podziemiu, trudnili się kolportażem, drukiem nielegalnych wydawnictw, prawda? Ale ta wiara nas przy tym trzymała. Wiara w to, co chcieliśmy osiągnąć. Wiara w słuszność tych racji. No ja myślę, żeby się nie dawali ponieść złym emocjom, które teraz występują w naszym kraju. To te siły, które tam nam tutaj mącą niesamowicie, żeby nie dało im się wpłynąć na młodzież. Żeby młodzież brała przykład z naszych bohaterów narodowych, żołnierzy wyklętych, z Solidarności walczącej, z bohaterów Solidarności, no i bohaterów historycznych. Wierzyć w Boga i być solidarnym, myśleć o sobie nawzajem, myśleć o Polsce, myśleć o ojczyźnie, niekoniecznie w każdym momencie o zysku, niekoniecznie każda działalność musi przynieść bieżący efekt dodany. Czy młodzież chce się uczyć historii najnowszej? Z tym to bywa różnie. Z tym to bywa różnie. Część rzeczywiście jakoś stara się, powiedzmy, zrozumieć. Nie jest to łatwe, bo w zasadzie jeszcze, powiedzmy, ta historia najnowsza nie ma jeszcze pewnego takiego dystansu, nie ma jeszcze takich, powiedzmy, jakichś szerokich analiz, źródeł. Ale oczywiście jest obecna w szkole i tutaj przynajmniej ja staram się właśnie nauczać i też wielu uczniów cieszy się bardzo, że dzisiaj było. To była znakomita lekcja taka historii wyśpiewana przez panów Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. Ja niestety nie bardzo umiem śpiewać, ale na lekcjach w inny sposób staram się, powiedzmy, tę prawdę historyczną przedstawiać.
Także wielu na pewno wyniosło z tego znakomitą lekcję. Być może więcej zapamięta z tej lekcji dzisiejszej niż z takiej zwykłej szkolnej lekcji. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Akurat tak się dziwnie złożyło, że tutaj przed przyjazdem do was zorganizowałem spotkanie z członkiem Solidarności Walczącej w Bychawie akurat, nie? I mieliśmy spotkanie, to akurat dla młodzieży robię, bo ja tam co miesiąc temu z Puszańskim, dzisiaj z tym, i młodzież była bardzo zainteresowana. Zrobiliśmy taki później quiz po tym spotkaniu, no nagrody rozeszły się momentalnie i akurat dzieciaki, młodzież, nie? Bo to liceum, i bez kłopotu odpowiadałem, nawet i ciężkie pytania zadawane przez tego prelegenta. Akurat to tak się złożyło, że kolega Kornela Morawieckiego, ojca naszego premiera. Oczywiście, było widać, ilu młodych ludzi było na sali. Widać to na obchodach poświęconych żołnierzom wyklętym, widać to na różnych patriotycznych obchodach. To są młode obchody. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.